Witamy bardzo serdecznie. W naszym studiu ochranka Niczy Poręko i Mariusz Roskowski z Fundacji Świadomość Ziemi. Podróżują po całym świecie, jak wiecie, spotkanie z nimi nie tak dawno na naszym antenie. Przepiękna podróż natury duchowej po naszej planecie. Ale ponieważ byli też w strefie 51, albo przy strefie 51, tak. Obejrzeli muzeum i te wszystkie gadżety wokół, tak pomyślałem sobie, że w kontekście tego, że my w Latowie chcemy postawić takie polskie muzeum UFO, kupiliśmy działkę i mamy plany zbudowania tam latającego talerza w formie takiego mini muzeum. I myślę, że to, co zrobili Amerykanie, no to jest jednak jakiś rodzaj, że można. Wizji takiej. Że potrafią, że to też jest jakaś forma edukacji. Jak to w ogóle tam wygląda? Ja wiem, że w sieci to wszystko można wejść, ale jakby ktoś sam osobiście, to jest świadectwo. Na pewno niesamowite jest, bo to się wyjeżdża taką bazą wypadową, często jest Las Vegas. Tak. I kilkadziesiąt kilometrów się jedzie. Pojawiają się już te informacje na znakach strefa 51. Ale później gdzieś to jest taki pagórkowaty troszeczkę teren, naraz za jednego pagórka wyłania się głowa UFO. Znaczy UFO w sensie pojazdu, czy nie? Czy jako UFO figury takie ufalutkie. I to pokazuje się, wiecie, takie jedziesz, patrzysz, a tam stoi coś. Taki duży. Później jakiś ogromny talerz przy tym się pojawia. A jakiej wielkości jest ten, powiedzmy, ten talerz? No to są już takie kilkumetrowe powitania. To są, no, po amerykańsku, w Ameryce wszystko musi być największe, duże, świecące. Bardzo fajne uczucie i wprowadza w taki klimat też niesamowitości. Tym bardziej, że pojawiają się również takie napisy militarne, strefa militarna, nie wolno się zatrzymać. I to są już te prawdziwe, żadne tam udawane, nie muzealne. To już jest... Będą strzelać, jeżeli wysiądziesz albo podjedziesz. Tak, jest zakazane, tylko i wyłącznie możliwość zaparkowania w określonych miejscach. Informacja, że najbliższa stacja benzynowa będzie dopiero za 100 mil, czyli 160 km plus minus. Jak nie masz paliwa, ci się skończy, to co? To jest problem, więc po prostu zostaniesz, bo to, co my tam przeżyliśmy, my oczywiście pojechaliśmy sobie dalej, tak? Bo stwierdziliśmy, że no dobrze, te wszystkie sklepiki z tymi wszystkimi pamiątkami, ulotkami, kanapkami w postaci talerzy, tak? Czy różne gadżety, długopisy, ołówki, no Amerykanie potrafią, tak? Ja już nie mówię o koszulkach, o kurtkach, o różnych takich rzeczach. To jest zabawne, bardzo często to jest takie i dla dzieci, i dla dorosłych, jakby oni to wszystko pamiętują, ale to co dalej? My pojechaliśmy jeszcze dalej, bo stwierdziliśmy, że no dobrze, to jest wszystko pokazane, ale czym jest ta strefa, tak? I faktycznie jadąc dalej, tak jak Mariusz mówi, zaczynasz odczuwać takie... Na początku mi się wydawało, że może sama sobie wmawiam, ale jak przestali nam działać GPS-y, jak przestali nam działać telefony komórkowe i tylko to, że była nas taka nieduża mapka tego terenu, i to, co Mariusz mówi, że było napisane, że następna stacja, i tak jak ty mówisz, jak nie ma, to tam ludzie nie jeżdżą. I w tym momencie tam wjeżdżasz i zostajesz. I my wybraliśmy sobie jedno miejsce, tak w sumie zjechaliśmy tak prawie do tej tablicy militarnej, że już dalej zaczną strzelać, no bo stwierdziliśmy, że spróbujemy jak najbliżej i zatrzymaliśmy się tam. Nikt do nas nie podchodził, także tam nie było takiego wojska jako wojska, ale zaczęliśmy medytować. I powiem ci, Janusz, że no, rzeczywiście jest takie uczucie, że to jest inny teren. Nie będę kłamać, że kogokolwiek tam widziałam z UFO czy coś takiego, nie, ale to, że tam jest trochę inne pole, jest inne odczuwanie tego pola, to jest, tak? Nawet jak jechaliśmy tam później, pamiętasz, była taka jedna mała miejscowość, ona już była coraz mniej oczyszczalna, ale uczucie takiego, że wjeżdżasz w inne pole, to masz. To fizycznie namacalne było. Stany są usiane takimi polami i Kanada tak samo, że jedziesz i naraz nie wiadomo, co się dzieje, czujesz, że się zmienia energetyka, za chwilę się zmienia przyroda i jest to takie miejsce, gdzie się nie chce być. My wiemy, że tam w strefie 51 jest ta ściśle tajne... Strzeżone i w ogóle jest związane jeszcze z UFO trochę. Tak, strefy militarne, jednostki elitarne, lotnicy. Czyli te rzeczy się tam dzieją i to dodaje takiej aury wokół tego tajemniczości, co jest za tym masywem górskim.
Ale później jak się czyta o tych niektórych miejscach właśnie o tej innej energetyce, się okazuje, że to są miejsca, w których znikają zwierzęta lub pojawiają się te zwierzęta później tylko w powłokach skórnych, już bez wnętrzności, że są to miejsca, w których... Czy mamy syndrom okaleczenia zwierząt powszechny, tak, kiedyś w Ameryce, dalej tak, praktykowany. Tak, i on się pojawia, ale to nie wiadomo, co jest. Te miejsc... helikoptery. Tak, te miejsca są... wiemy, o co chodzi. Mają tam później podwyższoną radioaktywność, tak? Mhm. Czyli to są te... To podobne tematy się pojawiły, odczucia energetyczne, mm-hmm. bo po nich przejeżdżaliśmy w naszych podróżach po Ameryce Północnej. I to jest podobne uczucie w strefie 51. Też to, co tutaj... Przepraszam, tak zastąpię, czy byłoby coś z, nie wiem, z klimatu, jak mamy we władcach pierścieni strefę Mordoru? No może nie, no aż tak, tak, tak nie. Tak, tego może nie było, ale faktycznie to, że ty czujesz, że... No bo że to nie było tak, że ktoś cię obserwował, tylko to uczucie, że to nie jest taka strefa, wiesz, całkowicie tylko twoja, tak? Neutralna, spokojna. Jak to jest spokojna. Czyjeś, ktoś tego pilnuje, tak, ktoś się ma na kamerę. Tam jest, tak, dokładnie. Tam i jest. Także to było bardzo wyczuwalne. My tam pomedytowaliśmy, na ile mogliśmy, mhm. tak? Coś tam nam pokazali. I później właśnie wycofaliśmy się. Na początku nam też samochód nie chciał odpalić. Był taki moment, ha, co to będzie? Jak co będzie? Dalej? Ale tą strefę można objechać tak. wokoło. Mm-hmm. I to jest takich kilkaset tam kilometrów do przejechania. Mm-hmm. Taka wycieczka na cały dzień z miejscami, wracając do tego, jak reklamują UFO, co jakiś czas, jakiś hangar, jakieś muzeum. Czy to nie jest tak, że to jest w jednym miejscu? Nie. Nie. To co jest rozciągnięte, rozciągnięte na tych strefach, gdzie jeszcze, to jest bardziej przed strefą, bo tam można swobodnie postawić te hangary, to co można, te figury UFA, z reguły te UFOlutki zielone. Z dużymi oczami. Jak przystawne tradycje. Talerze czy z oknami, czy bez, one tam są. A później już są tylko jak co najwyżej takie miejsca postojowe albo jakieś malutkie miasteczko, gdzie wchodząc można już założyć od razu, że wejdziemy i jak otworzymy drzwi, to przywita nas ufoludek zielony, czy to gumowy, czy tekturowy, będziemy sobie mogli kupić jakieś pożywienie związane, mapy. Albo zrobić nim zdjęcie. Tak, że... czy wsadzić, tak jak się robiło, wiecie, wsadzić głowę i... Trochę tych, wiesz, gadżetów żeśmy tak. importowali do Polski, a pamiętam, tak. że używaliśmy na przykład w roku 2000, zbudowaliśmy 3-metrowej wielkości z takiego potężnego gum od supertraktora, taki prawdziwy srebrzysty latający taler, zapakowaliśmy go na lawetę i pojechaliśmy z tym do rynku na Prima Aprilis akurat. A w środku był taki właśnie ulany z materiałów plastikowych, super fajny foludek. Tak? Więc czy maseczki były, to wszystko przyszło z zachodu. Myślę, że też, bo to też rozbraja troszeczkę ten klimat, wiesz, powagi, czasami strachu, który niesie UFO. I nieznanego rzeczywiście. Nieznanego. Mi się wydaje, że tak, znaczy niektórzy, o tam na żart, dlaczego nie? Znaczy jakby się to przyjęli, no, że takie są miejsca, że są muzea, że są takie gadżety. W sumie to tak naturalne. Dla nas to jest naturalne, ale też jako fajna ciekawostka, bo w tych takich hangarach, które mamy mm-hmm. bardzo surowo. Amerykanie też mają to wiele razy surowo. Hangar, wchodzisz do hangaru i gabloty, stoły powykładane, filmy puszczane, również dokumentalne, stare. Zdjęcia i tych miejsc, gdzie były te szczątki zbierane po UFO, które zaraz tam wojsko jest weszło. Jest taka rekonstrukcja, tak? Tak. Jest tego rekonstrukcja plus skany dokumentu, wywiady. Także można tutaj zobaczyć coś, co faktycznie się wydarzało. Są relacje, które nie są później potwierdzane poprzez władze. Władze dymytują. Raz na jakiś czas w ogóle, to nie robią często. Albo milczą. Ale najczęściej milczą. Ja jeszcze podzielę się innym doświadczeniem, które przeżyliśmy w Peru z kolei, będąc w takim kręgu wulkanów. Tam jest 52 wulkany wokoło, się staje. To jest najwyższy punkt, gdzie można samochodem dojechać na ponad 5000 metrów nad poziomem. I naszymi przewodnikami byli miejscowi szamani i opowiedzieli nam taką historię, że to było w latach 90., w których tam jest w tych 52 wulkanach 9 jest non-stop czynnych. One cały czas dymią, pyrkają sobie i wynikało, że w jednym z nich będzie duży wybuch. I zlecieli się z całego świata naukowcy wtedy w latach 90. No i wszystkie te sejsmologiczne wykresy pokazywały, że będzie wybuch. Była duża taka też ostrożność z tym,
No i kręcili 24 na dobę cały czas na podglądzie i z nieznanych przyczyn cisza się zrobiła, wulkan się wyciszył, ni stąd, jednego dnia się wyciszył, poczekali dwa dni, wszyscy się zwinęli do domu, pojechali, niby się nic nie działo. Ale po miesiącu Japończyk przejrzał klatkę po klatce i co zobaczył? Że do wulkanu wlatywały niezidentyfikowane obiekty latające, czyli w postaci światła, takie dyski świetlne, wleciały raz, wleciał drugi, łącznie wleciało 7 takich dysków nagranych na filmie i to po tym wleceniu wulkan się czyli jakaś kompletnie kosmiczna technologia. Ale oni to też puścili do gazet, stąd jakby i w gazetach już telewizji było. Także ja mam nawet książkę tego szamana i on tam ma te wycinki z... Także to już nie było tylko jako bajka, tylko... To było udokumentowane naukowcami. Czyli tutaj te UFO ludzie bardziej patrzą tak od tej strony, że UFO może nam zagrozić, ale jeżeli spojrzymy na to, że wszechświat w jakiś sposób się rozwija i są te siły dobre. I są też dobre siły. Tak, które wspomagają procesy na Ziemi. Także... I też ratują nas przed tymi niektórymi z takich kataklizmów naturalnych. Tak, dokładnie. Zdecydowanie. Dokładnie. Tak, też to odbieram i nasze doświadczenia też energetyczne. I są takie. Czy z nas tych, właśnie, bo większość, ale nie wszyscy muszą nasi widzowie dzisiaj oglądając to wiedzieć, w jakim zakresie też na poziomie duchowym tutaj te wglądy, tu Henka masz szczególnie te wglądy, ale też ma taką intuicję, masz, prawda? Na ile ta kwestia istot pozaziemskich jest jakby dla was oczywista, powiedzmy. No. No jakby jest oczywista. Jest oczywista, tak? Po prostu co uważamy, my wiemy, co my nie jesteśmy wiemy. Sami, tak? W związku z powyższym to, że my ich jakby nie widzimy w takiej postaci, jak człowieka, nie oznacza, że ich nie ma, tak? Ale na naszej planecie też, bo to jest oni, ważne. Myślę, że ich jest bardzo dużo, różnych gatunków. W Układzie Słonecznym szerzej, tak? I my najbardziej przeżyliśmy to w Stanach Zjednoczonych, jak pojechaliśmy do jednego bardzo znanego miejsca, kanionu jednego, gdzie ewidentnie czułeś, że to jest kosmiczne miasto i był wśród nas taki jeden człowiek, który nic nie widzi, on tylko jak zaczyna się medytację, zaczyna zasypiać. I to było takie, jedziemy, on zasypia, no już my czujemy, że idzie energia, jakaś tam praca, medytacja i tu podjechaliśmy do tego miejsca i on, który nigdy nic nie widział, nic nie czuje, nic nie słyszy, mówi do mnie, ty ich widzisz? Ja mówię, a co ty widzisz? No popatrz, oni wszyscy chodzą tutaj. Janusz, to było naprawdę niesamowite. Człowiek, który, on nie to, że był przerażony, on po prostu był tak uważny, że się bał wysiąść sama. On mówi, popatrz, on podchodzi do naszych szyb. A my że nic nie rozmawialiśmy. Ale on to znaczy kto? On no, znaczy taki przyjaciel, z którym był znany. Nie, kogo on widział? On widział właśnie różne postacie. Wysokie, chude, humanoidalne. Aha, że nie naszych, nie naszych. Nie, różne naszych, właśnie istoty takie, jak on ich nazwał, eteryczne. Istoty, które... Ale on widział ich jak namacalne, tak? W różnych kolorach. Ktoś był szary, ktoś był zielony, ktoś był w jakiejś paski. I Jurek, nasz przyjaciel, mówi, ja nigdy tego nie widziałam. Wiesz, nie można byłoby mu to wmówić tak, po prostu, a tym bardziej my nie rozmawialiśmy. Nie przyjął inklinacji do w ogóle mówienia o czymkolwiek, co miałbym zobaczyć. Tym bardziej my podjeżdżając do tego miejsca o niczym nie rozmawialiśmy takim, tak? To jest jakby, ja nawet widząc to nie zawsze o tym mówię, tak? No bo nie każdy człowiek jest gotów to przyjmować, a też no, nie chodzi to o straszenie kogokolwiek, tak? I właśnie to było dla mnie niesamowite. I on ich widział przez dłuższy czas, dopóki my tam byliśmy. I jak stamtąd wyjechaliśmy, on nawet bał się wysiąść stamtąd, bo Mariusz poszedł tam coś załatwiać, a on się obawiał w ogóle wyjść, bo on mówi, ja ich fizycznie, namacalnie widzę. Także to było niesamowite. Tutaj też wśród naszych znajomych parę osób przeżyło te spotkania trzeciego wymiaru, gdzie byli zabierani na statki. To nie są tacy znajomi z branży fundacji, nazwijmy, tylko ludzi, których poznaliśmy normalnie w świadczeniu usług tu materialnych, tak? I poprzez poznanie się, że oni wiedzieli, że my się zajmujemy takimi sprawami, to odważyli się podzielić i mówią, no ja się to z tym z reguły nie dzielę, ale przeżyłem w życiu takie coś. I przyszło światło, przyszli ludzie, zabrali mnie, byłem na statku, później mnie wycięło, wróciłem, jestem. I ja wiem, że to jest.
Nic im nikt nie robił, ponieważ nie mieli w swoim ciele żadnych zmian, nie mieli żadnych płytek, to jest nie mieli niczego złego. I jakby później w ich życiu nie wydarzało się tak nic złego czy czegokolwiek, żeby mogli się bać, tylko mieli tą świadomość, że ten świat też istnieje. Także to myślę, że też to przy UFO trzeba też jakby rozgraniczyć właśnie, żeby to nie pojawił się strach. Ponieważ to nie o to chodzi. Tak. Jeszcze z takich materialnych też takich zapisów, no to mamy Egipt, gdzie są te porobione zapisy językiem egipskim, tak, bardzo głębokie na kilka centymetrów, i naraz widzimy, że w tej piramidzie również jest tak jak UFO, które sobie wyobrażamy, czy jest czołg, czy jest łódź podwodna. Widziałem to akurat osobiście też, będąc w Egipcie, w Denderze. Więc to było w Denderze, dokładnie. Tak, to niesamowite są te wyryte na kamieniach, właściwie figury helikoptera. Tak, no to nieprawdopodobne. Czy te słynne żarówki takie, które świecą, ewidentnie, też te urządzenia mechaniczne, i elektryczne. Także to jest. To jest i to jest w ogóle rozdział gigantyczny. Ja myślę, że może kiedyś jeszcze, jak będziecie u nas w studio, to jakby o tych duchowych czy kosmicznych wymiarach rzeczywistości byłoby bardzo fajnie porozmawiać, bo ludzie się otwierają na ten temat i co pozaziemskich. Musimy się z tym zmierzyć jako ludzkość. To nie będzie takie proste, bo zarówno nauka, jak i większość religii po prostu ignoruje to i ośmiesza albo straszy. A to jest rzeczywistość, z którą przyjdzie nam się zmierzyć i tak wiemy, że istnieją Indianie, Eskimosi, kiedyś o tym nie wiedzieliśmy i przyszło. No chociaż oni byli wtedy od nas słabsi, mogliśmy ich podbić, a tutaj jest problem taki, że czy na odwrót może być, dlatego taki strach. Trochę na odwrót. Odwdzięczą się nam piękny za na dobre teraz. Żartujemy troszkę, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo są, jak powiedzieliście, i siły, które są Ziemi sprzyjące, i też takie, które raczej wolały zachować tą ciemność, naszą niewiedzę. Tak. Ale zachęcenie, żeby promować wiedzę o istotach pozaziemskich poprzez robienie muzeów, kawiarni, gadżetów. No, mam nadzieję, że my w Latowie damy radę. Działka już jest, ktoś projektuje 10-metrowy latający talerz. Rozmowy z władzami miasta już były, jeszcze będą następne. Mam nadzieję, że one się otworzą. A przykład, że za granicą można, w Polsce działa akurat dobrze. Bo jak za granicą nie ma, to by się bali. Tak. Jak za granicą jest, to można. I tym bardziej w Stanach Zjednoczonych. W USA jest to się władzy mogilna, mam nadzieję. A na pewno dla takiej gminy będzie to z korzyścią. Oczywiście, już tam był ruch turystyczny, się z tego bardzo fajnie. Będzie się działo. Bardzo wam dziękuję za tą właśnie porcję takich pozytywnych wrażeń stamtąd i dobrych z tego wynikających, takich zachęcających w sumie wniosków. Róbcie to. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jakąś taką większą debatę o kosmosie. Myślę, że na wiosnę zrobimy i mamy takie plany w ogóle robienia takich dużych debat z udziałem różnych osób, które siedzą w takich tematach, żeby to było nie tylko, że tam mamy, wiesz, gości w studio, tylko powiedzmy siedzi 4-6 osób, łączymy czasami Skype'em i sobie te wielkie tematy w gronie kilku osób przez 2 godziny debatujemy. Rozumiem, że możemy nas liczyć. Tak. Tak, najbardziej. Bardzo dziękuję. I powodzenia, trzymamy kciuki za projekt wylotowo. I tak, projekt wylotowo i w projekt Polsce. Tak, 20 lat będzie obchodzić. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.